To są gorące pytania na antenie telewizji w Polsce.pl. Maciej Wolny, witam państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj gorąco zapytamy o to, czy warszawski ratusz mija się z prawdą w sprawie awarii w oczyszczalni Czajka. Awarii, do której doszło dosyć niedawno, 27 sierpnia, dzień później awaryjny ten rurociąg kolektor również uległ awarii podobno, bo tutaj też nie wiadomo kiedy, co dokładnie się wydarzyło, dlaczego to się wydarzyło. Kolejne pytania się pojawiają, mało odpowiedzi mamy, no a problem cały czas gdzieś istnieje, mimo też tego, że ten taki zastępczy rurociąg pracuje, odprowadza te ścieki, no ale to rozwiązanie też na chwilę, coś trzeba myśleć dalej. O tym wszystkim porozmawiam z moim państwa gościem w studiu, którym jest Filip Frąckowiak, radny miasta stołecznego Warszawy, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Witam serdecznie. No i mamy tą Czajkę, mamy tą awarię, mamy te ścieki, które płyną tym awaryjnym rurociągiem zbudowanym na potrzeby tej awarii, aczkolwiek już te padające deszcze pokazały, że też to jest niewystarczające rozwiązanie, że trzeba było tam dodatkowo jeszcze zacząć działać. Zobaczmy w ogóle, jak to wszystko wyglądało, jak wygląda ten też awaryjny, zbudowany na szybko rurociąg z perspektywy, można powiedzieć, właśnie kamery, jak to wszystko zostało ujęte. Po 10 dniach bardzo ciężkiej pracy ten rurociąg dzisiaj ruszył. 22 najlepszych spawaczy, 60 zgrzewaczy, którzy tutaj pracowali całodobowo. Znając ten rynek inwestycji w Polsce teraz, proszę sobie wyobrazić, że z dnia na dzień dzwonimy do firm i pojawiają się tu ze sprzętem, z ludźmi w ciągu 3, 4, 5 godzin. To wszystko dzięki Wodom Polskim, którym serdecznie dziękuję. Myślę, że zostało to zrobione w błyskawicznym tempie i efekty będą widoczne, myślę, że dosyć szybko. Uważam, że pracę mieli bardzo trudną. Zrobili to w miarę chyba szybko. Pan Trzaskowski jakoś na początku, to wie pan, stawał okoniem strasznie, bo uważał się za wielkiego filozofa, że on sobie sam poradzi. No nie ma pojęcia, sobie sam nie poradził. Gdyby rząd nie wkroczył, proszę pana, to by ten już nie chcę mówić co, płynęłoby to w dalszym ciągu. I tutaj w tym wszystkim pojawiają się ciekawe informacje. Wspominałem, że jeden kolektor uległ awarii 20 sierpnia, następny dzień później, ale tutaj pojawiają się wątpliwości ze strony radnych Prawa i Sprawiedliwości, którzy oznajmili we wtorek, że do awarii obu kolektorów przesyłających ścieki do oczyszczalni Czajka mogło dojść w tym samym czasie. Przy okazji skierowali państwo również 5 pytań do prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Między innymi o tym właśnie sobie porozmawiamy teraz w naszym programie. To jak to było z tymi kolektorami? Skąd mają państwo informacje na temat tego, że one uległy awarii w zasadzie w tym samym czasie, a nie tak jak to było przedstawiane i jest gdzieś przedstawiane jednego, a potem następnego dnia? Informacje otrzymałem od inżynierów, którzy pracowali przy konstrukcji Czajki. I te wątpliwości zostały sformułowane, dlatego że radni po to są, żeby zadawać pytania panu prezydentowi, a nie po to, jak chciałaby Platforma, żeby ucinać te dyskusje. Pierwsza podstawowa sprawa. Łuszczyły się i były popękane i kruszyły się rury, tak zwane kolektory, już od początku konstrukcji w 2012 roku. Dlatego najprawdopodobniej zostały zalane cementem, żeby wzmocnić tę konstrukcję. Padało tu hasło tego zewnętrznego rękawa, czyli jest ten rękaw ma średnicę około 4 metrów i w nim idą te dwa kolektory. Pierwszy kolektor to jest normalnie czynny kolektor, drugi jest awaryjnym. Ale ponieważ ta konstrukcja była najprawdopodobniej od początku osłabiona, nie zgodnie z założeniami tego projektu, więc nie puszczano 100% ścieków pierwszym kolektorem, tylko puszczano część, a drugą część drugim. Czyli taki wniosek gdzieś mi się nasuwa, nie wiem czy idę dobrym tropem, że od samego początku wiedziano, że te kolektory mają jakąś usterkę, mają jakąś awarię i że w zasadzie to, co się wydarzyło teraz w sierpniu, mogło się wydarzyć w każdym momencie. Tak, panie redaktorze, prawdopodobnie osoby konstruujące, być może nie wiedziała o tym pani prezydent, za który Gronkiewicz-Waltz, za której kadencji została zakończona budowa oczyszczalni ścieków Czajka i tych kolektorów,
ale najprawdopodobniej służby miasta stołecznego Warszawy, urzędnicy wiedzieli o tym, że konstrukcja tych kolektorów idących pod dnem Wisły nie jest tak silna, jak zakładał projekt tego od początku. I kiedy przez pękł kolektor numer 1 i przeniesiono 100% ścieków do kolektora awaryjnego numer 2, wtedy on również pękł, ponieważ również nie miał tej wytrzymałości, na którą był zaprojektowany. I to by oznaczało, że te kolektory pękły właściwie w tym samym czasie. Ale tutaj warszawski ratusz zaprzecza tym informacjom, rzecznik ratusza tym doniesieniom zaprzecza, mówiąc, że to jest insynuacja radnych Prawa i Sprawiedliwości. Powtarzane są także informacje podawane przez miasto, że do awarii głównego kolektora doszło 27 sierpnia, do awarii awaryjnego 28 sierpnia. Nie ufa pan warszawskiemu ratuszowi? Nie ufam w tym sensie, że widziałem, jak jest prowadzona akcja bezpośrednio po awarii. A jak ona była prowadzona? No właśnie nie była prowadzona. Nie było zarządzania kryzysowego i to jako członek Komisji Bezpieczeństwa muszę powiedzieć, że Biuro Bezpieczeństwa Miasta Stołecznego Warszawy nie stanęło na wysokości zadania, wiedząc, że jeżeli ścieki idą awaryjnym kolektorem, nawet by było tak, jak mówi pan prezydent, że była różnica 24 godzin. Jeżeli ścieki są puszczone drugim kolektorem, to istnieje ryzyko, że ten drugi kolektor też pęknie. W związku z tym miasto powinno to przewidywać, a tego nie zrobiło. Wiemy, że prezydent stał w miejscu, cały urząd, nie podejmując żadnej akcji, znaczy, przez 4 dni. Odwrócił się tyłem od pomocnej dłoni też rządu, to też trzeba powiedzieć. Widać było na pewno zaskoczenie. Na tych pierwszych konferencjach prasowych no było zaskoczenie całą sytuacją, były jakieś próby wyjaśniania tego, co się stało, ale pojawiło się bardzo dużo znaków zapytania, na które cały czas, o dziwo, nie mamy tak naprawdę odpowiedzi. No nie mamy odpowiedzi, bo ratusz nie odpowiada na zadawane pytania. A może ratusz sam nie wie jeszcze? No moim zdaniem może nie wiedzieć, ale rzecz w tym, że na pierwszej konferencji prasowej Rafał Trzaskowski powiedział, że nie ma tragedii, można pić wodę w Warszawie, i jak gdyby w ogóle nie patrząc na ogół tego problemu, globalnie na tę awarię, że te ścieki płyną na północ, że to jest ogromne zagrożenie dla rzeki, w ogóle dla Polski, że jest Bałtyk i Warszawa nic, prezydent nic. Zastanawiał się przez 4 dni, co ma zrobić. Dlatego rząd stanął na wysokości zadania i te kolektory nowe puścił na moście pontonowym. Dlatego jeżeli pan prezydent mówi, że to są insynuacje radnych Prawa i Sprawiedliwości, to ja mówię, owszem, to są nasze pytania. To są pytania poparte rozmowami ze specjalistami, którzy pracowali przy tym projekcie. Więc teraz proszę pana prezydenta, żeby położył informacje na stole, czarno na białym opisał, jak wygląda rzeczywiście stan i jak wyglądał stan przed awarią kolektorów oczyszczalni Czajka. Oczywiście problem Czajki to nie są tylko kolektory. Mamy tutaj sporo właśnie tych znaków zapytania. Ja cały czas to powtarzam, ale rzeczywiście one się mnożą i rzeczywiście tych odpowiedzi brakuje. Czy będzie w ogóle kontrola w sprawie tej awarii? Bo tutaj też pewne wątpliwości się pojawiały. Na początku Komisja Rewizyjna Rady Warszawy nie zgodziła się na przeprowadzenie tej kontroli w związku z awarią oczyszczalni ścieków Czajka. Następnie takie informacje są, że będzie taki specjalny zespół powołany, kierowany przez ekspertów z Politechniki Warszawskiej. Mamy prokuraturę, mamy policję również, która zajmuje się tą sprawą. To jak to z tą kontrolą w końcu jeszcze ona się odbędzie? Czy dostaniemy jakiś raport? Jak to wygląda? Kontrola miasta nie ma, jest pozbawiona sensu zupełnie, dlatego że miasto będzie kryło swoje niekompetencje. I już wiemy, że nie chciało kontroli, to jest to, co pan redaktor powiedział, większość w Radzie Warszawy odrzuciła propozycję zewnętrznego zespołu niezależnych ekspertów na komisji rewizyjnej.
A zatem widzimy, i zresztą tak jak się broni sam pan prezydent Trzaskowski, widać, że chcieliby ukryć jakieś niekompetencje, jakieś błędy, ale może po prostu zależy im na tym, żeby jak najszybciej wyjaśnić te wszystkie wątpliwości, żeby znaleźć odpowiednie rozwiązania, a później gdzieś zająć się właśnie takimi kontrolami i tak dalej. Wątpliwością jest nowy członek zarządu Czajki, który pod koniec 2018 roku został członkiem zarządu oczyszczalni Czajka. Wcześniej był w MPWiK odpowiedzialny za dokończenie projektu budowy oczyszczalni Czajka. Dziś jest odpowiedzialny jako członek zarządu oczyszczalni ścieków za wykrycie przyczyn tej awarii. Czy jeżeli był współkonstruktorem tego, czy ma teraz siebie sam sprawdzać i sam siebie, swoją pracę zbadać, czy była rzetelna, to jest zupełnie bez sensu. Na szczęście wiemy, że są działania prokuratury. Mam nadzieję, że przyniesie to informacje na temat tego, jaki jest stan oczyszczalni Czajka. Także spalarni, która nie działa od grudnia, spalarnia spalała osad ściekowy, to jest bardzo ważna sprawa, zupełnie oddzielna niż kolektory, ze wszystkich oczyszczalni ścieków w Warszawie. No ale tutaj też pan Dąbrowa, rzecznik warszawskiego ratusza, mówi, że wywóz osadów ściekowych realizowany jest przez firmę, z którą podpisana jest umowa, to oni odpowiadają za utylizację, czyli tutaj z tymi odpadami jakby wszystko jest w cudzysłowie w porządku. Panie redaktorze, oczyszczalnia, spalarnia osadu ściekowego tego typu jest na Mazowszu jedna. To jest Czajka. Więc teraz jest pytanie, dokąd ten osad ściekowy jest wywożony? Co to znaczy utylizowany, bo nie tylko warszawiacy, ale w ogóle Polacy mają prawo wiedzieć. Osad ściekowy to są jaja pasożytów, to są bakterie, to są metale ciężkie. Nie bez powodu spala się to w temperaturze ponad 1700 stopni. Więc jest jednym z rodzajów, z możliwości utylizacji części tego osadu, ale części tego osadu, kiedy on już jest też częściowo spalony, jest rozsypywanie na polach, ale przemysłowych. W żadnym wypadku, czyli na przykład na polach, gdzie się uprawia trzcinę do spalania w piecach, ale nie na polach uprawnych jako nawóz do produktów spożywczych. I teraz zadajemy pytanie, co się dzieje z osadem ściekowym przewożonym do spalarni Czajka ze wszystkich oczyszczalni ścieków w Warszawie. Gdzie on jest wywożony, przez jaką firmę, jaką mamy pewność, że to jest... Bo jest w tej sprawie też zawiadomienie do Centralnego Biura Antykorupcyjnego, ile się nie mylę, takie informacje się pojawiają, że to w ogóle od kilku miesięcy, to nie jest kwestia tutaj tej awarii, że coś tutaj się wydarzyło, od kilku miesięcy ta spalarnia tych ścieków nie funkcjonuje przy MPWiK. Od grudnia. Nie funkcjonuje. To była sprawa, która, no jeśli powiem, że była zatajana przez ratusz, to nie jest na wyrost, ponieważ przyznał pan rzecznik Dąbrowa, Kamil Dąbrowa, rzecznik ratusza, rzecznik pana prezydenta Trzaskowskiego, że tak, rzeczywiście tak jest, że od grudnia nie działa spalarnia. Więc jeszcze raz zadaję to pytanie, co się dzieje z osadem ściekowym z Warszawy. I jeszcze raz powtórzę, że to są bakterie, jaja pasożytów, to są metale ciężkie, to się nie da inaczej zutylizować, jak spalić. Czyli mamy kolejne wątpliwości w tej sprawie. One się mnożą jak... I tutaj jest kwestia zdrowotna i kwestia korupcyjna, ta, o której... Znaczy, wiele tak naprawdę kwestii, bo nawet z perspektywy po prostu mieszkaniec Warszawy chciałby wiedzieć, co się dzieje, ale nie możemy pomijać też tego, że no jeżeli my w Warszawie możemy pić gdzieś tutaj tą wodę, tak jak pan prezydent Rafał Trzaskowski mówi, no to jednak pewne obawy na pewno w dalszych częściach Wisły gdzieś poza Warszawą już się pojawiają. Tak się składa, że kwestią kranówki zajmowałem się jeszcze przed awarią. Pan prezydent mówi, proszę pić kranówkę, ale pan prezydent jeszcze jednocześnie przyznaje, że nie jest badane to, co wypływa z naszych kranów. Jest badana woda, która dopływa do głównego wodomierza
w budynkach, przed budynkami. No ale jeszcze od tego głównego wodomierza, a w ogóle to jest inny skład, i to przyznaje MPWiKa, inny skład wody w różnych dzielnicach Warszawy. I gdyby odpowiedzieć na pytanie, co płynie z naszych kranów, to nie jest badane. Zobaczymy, co na to wszystko powie również Paweł Sawicki, radny miasta stołecznego Warszawy z Koalicji Obywatelskiej, który już za moment pojawi się w naszym studiu. Zachęcam państwa zatem do tego, żeby zostać z naszym gorącym pytaniem. I wracamy do studia gorących pytań. Gorąco pytamy o to, czy warszawski ratusz rzetelnie przekazuje informacje w sprawie awarii oczyszczalni Czajka. Czy wszystko, co byśmy chcieli wiedzieć, wiemy? Czy te informacje są na pewno sprawdzone, pewne? Czy to może te pytania i wątpliwości, które się pojawiają, jednak powinny odgrywać pierwsze skrzypce? O tym wszystkim rozmawiam z moimi państwa gośćmi, którymi w studiu są Paweł Sawicki, radny miasta stołecznego Warszawy, Koalicja Obywatelska, i Filip Frąckowiak, radny miasta stołecznego Warszawy, Prawo i Sprawiedliwość. Witam panowie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu i bardzo przepraszam za spóźnienie, niestety małe nieporozumienie. Ale udało się dojechać, możemy porozmawiać, możemy usłyszeć też pana opinię na temat tej całej awarii. Pojawiły się pytania ze strony radnych Prawa i Sprawiedliwości. 5 takich głównych wątpliwości, między innymi wątpliwość dotycząca tego, że te kolektory do tej awarii doszło zaraz po sobie, że to nie jest tak, jak podaje warszawski ratusz, że 24 godziny od tej awarii jednego doszło do awarii w drugim. Natomiast, że to stało się zaraz po sobie. Panie radny, jak pan patrzy między innymi na tę wątpliwość i na pozostałe pytania, które się pojawiają ze strony radnych Prawa i Sprawiedliwości? To jest oczywisty fake news, nie wiem w jakim celu rozpowszechniany, bo to nie jest potrzebne podgrzewanie atmosfery w takiej sytuacji, kiedy mamy awarię i powinniśmy się wszyscy skoncentrować na tym, żeby ją jak najszybciej, jak najsprawniej usunąć. Nie wiem, po co jest straszenie warszawiaków, wprowadzanie takiej atmosfery niepewności. Mam nadzieję, że nie jest to spowodowane tym, że 1/3 klubu radnych PiS znalazła się na listach do Sejmu. To jest oświadczenie spółki dotyczące daty awarii układu przesyłowego. Proszę się zapoznać. Nie wiem, na jakich podstawach, na jakiej podstawie radni PiSu rzucają w ogóle w eter takie. No tutaj teorie. Mamy te informacje, które ja już powtarzałem, tutaj też z panem radnym omawialiśmy, że właśnie do awarii tego pierwszego głównego kolektora miało dojść 27 sierpnia, ten awaryjny uległ awarii 28 sierpnia, 27 ten pierwszy, 28 sierpnia ten drugi, ten awaryjny. No tak, ale wiemy, że one zostały rozszczelnione właściwie w ten sam sposób, to już wiemy, i z tej samej przyczyny. A więc oba te kolektory i ta teza, którą postawiliśmy o tym, że one były już na długo przed awarią, nie spełniały norm jakościowych, tu wydaje się być bliska potwierdzeniu. Ale panie radny, co do zasady, mówi pan, że chcielibyśmy wszyscy, żeby sprawa Czajki została rozwiązana. Jeżeli wszyscy, to wszyscy. I radni innych partii niż te, które rządzą w Warszawie, mają prawo pytać i również mają prawo zasięgać języka u specjalistów, ekspertów oraz osób, które pracowały przy budowie tych kolektorów. Więc najpierw państwo nam odebrali głos na sesji Rady Warszawy poświęconej tej właśnie sprawie. A potem dyskusja, jak wiemy, jest immanentną cechą demokracji. A poza tym, panie radny, proszę naprawdę przyjąć dobrą wolę po naszej stronie. To nie są fake newsy, tylko nie, proszę pana, to są pytania, które zadajemy. Proszę się pochylić nad tą sprawą, zanim pan powie fake newsy, bo obawiam się, że pan się nie pochylił nad tymi pytaniami. Na jakiej podstawie pan tak twierdzi? Na podstawie tego, że nie ma
ma pan nic do powiedzenia. Dlaczego nie? Odpowiadając nie. Ani na pytania ja moje, odpowiadam które na pana fake news, a ani, tym, na pana panie fake news redaktorze, odpowiadam pani ma na pana nic do powiedzenia na temat czajki, dlatego, że pan wyjmuje kartkę i kładzie na stole, wkłada w ręce pana redaktora. Nie wiem, mogę panu jeszcze więc, no, może przesłać. Miałby pan coś do powiedzenia w tej sprawie, bo na tak. razie to pan odbiera głos i wydaje się panu, że pan ma prawo mówić mieszkańcom Warszawy, że nie mogą pytać, bo wy jakaś specjalna grupa chce rozwiązać problem czajki, podczas kiedy nie chcieliście zewnętrznej kontroli ekspertów i ale swoją większością głosu. No właśnie, ja tutaj zapytam, panie radny, miało być uzasadnienie w sprawie tego, dlaczego głos radnych Prawa i Sprawiedliwości został odebrany, został wstrzymany. Już mówię. Po pierwsze, a propos tego dokumentu. Pan radny twierdzi teraz wszem i wobec publicznie, że zarząd spółki miejskiej poświadczył nieprawdę. Bo pan nadal, rozumiem, upiera się przy tym, że do zrzutu doszło 27. Tak czy nie? Bo żebyśmy tutaj mieli jasność. Ale nie, proszę mnie ale żebyśmy mieli to kiedy? Jasność kiedy to jest taka, zrzut? Zadałem pięć, nie, kiedy był zadałem pięć kiedy był pytań. Kiedy był zrzut? Pytań zadałem. Ile? Kiedy był zrzut, proszę pana, radny? Zadałem pięć kiedy pytań, a pan nie ma nic do powiedzenia czy w tej pan, sprawie. Nie, to ja pan nie jestem prezydentem miasta stołecznego Warszawy. Kiedy był zrzut ja pana jestem radnym miasta stołecznego Warszawy. I dlatego mogę panu prezydentowi zadawać takie pytania. Ale kiedy ma pan jestem, a panu się pan wydaje, odpowiedź. Że jak pan ma większość w Radzie Warszawy, to pan może swoje totalitarne metody stosować. Taka nalepka konstytucja jest proszę taką pana, samą nalepką, jak demokracja zdaniem? Mieli na sztandarach, wie pan, ludową demokrację bolszewicy. Dziękuję bardzo. Kiedy pan mnie nie pyta, pan zapytał pana prezydenta. Ale tu jest odpowiedź. Ale ja nie jestem prezydentem 28 miasta. 28 rozpoczął się zrzut. Naprawdę, więc miasta stołecznego Warszawy, proszę nie rozpoczynać to naprawdę proszę nie do porządku w naszym programie, panowie. Dobrze, nie ma co się tutaj więc pan radny nie umie odpowiedzieć na pytanie kiedy był zrzut Warszawy to na drodzy pewno panowie, byłaby poprowadzona eksperta. Jakaś akcja która doprowadziłaby do niezanieczyszczania Wisły a wyście doprowadzili pan i pan prezydent do zanieczyszczania Wisły swoją rozumiem, niekompetencją że kiedy, rozumiem panowie. Że kiedy przepraszam rozumiem że kiedy przez 700 dni prezydentury Lecha Kaczyńskiego te same ścieki wpadały do tej samej Wisły wyście nie mówili nie o katastrofie pan, wam to wtedy za nie tamtej prezydentury było ale zaprojektowanie było zaprojektowanie czajki po to jakieś? Nie ale pani prezydent Hanna Gruckiewicz była przeciwko czajce i ale protestowała tak, i dlatego rozbudowała Wisły. Nie proszę, proszę pana zbudowała proszę, dlatego, radny. Zbudowała czy to dlatego, jest program Warszawa. Satyryczny czy jakaś publicystyka proszę pana czajka konkretna. Została pan ja wiem że pan tego nie wie to teraz panu wyjaśnię czajka została zbudowana dlatego że Polska weszła dlatego że Polska weszła do Unii Europejskiej i były kary na Polskę wysokie, ale zawieszone na czas budowy. Protestował pan kiedyś ścieki płynęły do Wisły. Pan nawet nie potrafi merytorycznie rozmawiać. Radny, bo też pan, takie nawet, wracanie, pan nawet nie potrafi wracanie do czegoś, co było, to możemy się cofnąć, nie wiem, 20 lat wcześniej no, i tak dalej, zbudować, tak dalej. Mamy tu i teraz problem. Rozmawiamy nie mogliśmy wypuszczać ścieków. Posłuchajmy eksperta w tej sprawie, Janusz Waś, ekspert właśnie w dziedzinie budowy takich systemów odprowadzających ścieki, co też mówił w sprawie oczyszczalni czajka. Według mnie należało to wykonać w technologiach sprawdzonych. Jest kilka takich miejsc na świecie, gdzie ścieki się transportuje pod rzeką. I tutaj... Ale kilka? Przepraszam, mówi pan kilka? Tak. No przecież metropolii dużych miast na świecie jest cała masa i tylko w kilku miejscach jest zastosowane to rozwiązanie? No każdy unika tego rozwiązania jak ognia. Dlaczego? No dlaczego to widać w Warszawie, prawda? Mały błąd... Bo no przecież taki, to jest jedna z najdroższych oczyszczalni świata, tak jesteśmy utrzymywani panie w takim redaktorze, przeświadczeniu. Jak już powiedziałem gdzieś tam, chodziło o to, żeby to była najdroższa oczyszczalnia. Stworzył się peleton tych, którzy chcieli na tym zarobić. Przecież odrzucono ofertę firmy konsorcjum włosko-tureckiego, która była oferta tańsza od 266 milionów euro, prawie miliard złotych. No i panowie... Z czego wynika, że poprowadzono tutaj rozwiązanie takie pod dnem rzeki, mimo że to jest w kilku miejscach na świecie, jak słyszymy z ust eksperta, panie radny. Znaczy, pan przed chwilą powiedział, żeby się nie cofać do prehistorii, a to jest właśnie cofanie się do prehistorii. Ja wtedy nie byłem członkiem samorządu warszawskiego i szczerze mówiąc, moje informacje na ten temat są ograniczone, natomiast chciałem się odnieść do tego, tylko, że te stare czasy mają wpływ na to, co mamy dzisiaj. Tak, ale w tej chwili są badane przez grupę ekspertów, o którą pan tak apeluje,
dokładnie badane przyczyny, tej awarii przez niezależnych specjalistów i wkrótce poznamy ich rezultaty. Pan nie ma żadnej wiedzy w tej sprawie. A do tego pan ma gigantyczną. To mogę panu powiedzieć, wystarczy zajrzeć do prasy. Ekolodzy zablokowali, ale czy pan będzie przerywał, Jeśli pan się ucieka do argumentów ad personam, jeśli pan się ucieka do argumentów ad personam, to znaczy, że pan nie ma żadnych argumentów. Panowie, niech pan radny się wypowie, później pan radny będzie miał głos. Będę wnioskował za unikanie argumentów ad personam. Również proszę mi nie mówić o fake newsach, dobrze? Bo pan nie ma wiedzy. Panie radny, ja się czuję trochę w przedszkolu. Mówię jedno, panowie robią drugie. Szanujmy się wzajemnie, nie przekrzykujmy. Miały pójść, być puszczone mostem północnym, tak zwanym mostem Marii Kili-Skłodowskiej. Nie zostały, dlatego że ekolodzy zablokowali budowę mostu, a mieliśmy ograniczony termin na zbudowanie. Mówię my, jako państwo, jako miasto, mieliśmy ograniczony termin na zbudowanie oczyszczalni ścieków, dlatego została wypuszczona ta metoda zaproponowana. A potem jeszcze pani prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz poprosiła, to się udało wynegocjować w Unii Europejskiej, przesunięcie terminu z 2010 do 2012 roku. To jest odpowiedź na pytanie, dlaczego zostały puszczone dołem te rury. I, i chwała pani prezydent Gronkiewicz-Waltz za to. Co do przerwania... Że nie zdążyła na 2010. Wie pan, pytanie, co robił przez ten czas Lech Kaczyński. Dlaczego protestowała przeciwko... Dlaczego byście nie mówili wtedy o katastrofie? Pan Lech Kaczyński ale dlaczego byście nie mówili o tej katastrofie ale wtedy. Ponieważ od 2012 roku te ścieki tak samo trafiały do Wisły. Te same ścieki. Urząd pani Hanny Gronkiewicz-Waltz ukrywał najprawdopodobniej prawdę przed mieszkańcami o tym, że jest niesprawna oczyszczalnia ścieków Czajki. No właśnie zadałem te pytania. Zadałem interpelacje i oczywiście, jak wiemy, prokuratura pracuje w tej sprawie, więc na jakie wpadnie tropy, to się okaże. Dobrze, kłótnie kłótniami, wymiana tutaj pewnych zdań i tak dalej, ale myślę, że mieszkańców Warszawy i również mieszkańców innych miast, które znajdują się przy Wiśle w jej dalszym biegu, interesuje to, czy te ścieki ponownie się w tej Wiśle nie znajdą, bo tutaj i samorząd, i rząd pracują nad tymi rozwiązaniami. Jest to awaryjne rozwiązanie, czyli ten rurociąg puszczony mostem pontonowym. No ale właśnie, przed nadchodzącą zimą, zbliżającą się coraz większymi krokami, będzie trzeba coś zaproponować nowego. Jak te prace wyglądają? Czy mają panowie takie informacje ze strony warszawskiego ratusza, czy też ze strony rządu? Co będzie się w tej sprawie dalej działo? Jakie tu rozwiązania? Ratusz ma dwa miesiące około, tak powiedzmy, do zimy, bo ten most pontonowy mniej więcej tyle jest w stanie, ten bypass jest mniej więcej tyle w stanie pracować. Cel maksimum to jest... przez ten czas naprawienie jednego z tych rurociągów i udróżnienie go i puszczenie po prostu tym rurociągiem, który uległ awarii, naprawionym ścieków. A jak się okaże, że gdzieś na kolejnym etapie tego rurociągu pojawi się podobny problem? Wie pan co, no teraz jest, przepraszam, gruntowna kontrola tego rurociągu przeprowadzana, no po to, żeby się ten problem nie pojawił. Tak mówiąc, najbardziej w tej sprawie mnie jakby wkurza, po prostu, tak kolokwialnie mówiąc, ze strony, z perspektywy właśnie mieszkańca Warszawy, że gdzieś jest to wszystko, ta polityka niepotrzebnie mieszana. Ja chcę się dowiedzieć właśnie, co tam się wydarzyło, czy te ścieki więcej nie wrócą do tej Wisły, czy można właśnie bezpiecznie korzystać z kranówki w Warszawie i w innych miejscach, bo to przecież nie tylko Warszawa w kontekście tej, a tu się zalewamy gdzieś różnymi politycznymi rzeczami. Współpraca w tej kwestii. I cóż to mamy? To jest wydruk ze strony Wód Polskich, przedsiębiorstwa Wody Polskie, który pokazuje, on jest z 11 września, a źródłem jest Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Proszę zobaczyć, tu jest pokazane zanieczyszczenie. Te piki, ta linia to jest norma, tak? Tych różnych wskaźników zanieczyszczenia. Te piki to są tylko w bezpośrednim sąsiedztwie zrzutu. Wszędzie dalej Wisła jest, spełnia wszystkie normy. Ale to proszę sobie zostawić, to... proszę zostawić, zapoznać się biorę z tym. I mam od razu pytanie, panie radny. Czy to oznacza, czy te piki trochę powyżej tej normy oznaczają, że w zasadzie niepotrzebna była budowa oczyszczalni Czajka?
No, nie do końca. Oczywiście ścieki trzeba oczyszczać, taki jest nasz cel. Też takie zadanie na nas nałożyła, jak pan radny Frąckowiak słusznie wspomniał, Unia Europejska. Natomiast ja pokazuję to po to, żeby zminimalizować wszelkie, że tak powiem, jak pan mówi, wkurzenie? Tak. Wkurzenie. Mam nadzieję, że pana tym uspokoiłem. Wątpliwości, tak. Znaczy, w interesie nas wszystkich... Jeżeli jeden kolektor i drugi ulegają awarii w podobnym czasie, już nieważne, czy to zaraz po sobie, czy 24 godziny To jest bardzo później, ważne, bo to, no, to jest kwestia trzymania się faktów. Dla mnie, no, z perspektywy właśnie osoby, która później ma jakieś wątpliwości i patrzy jako mieszkaniec stolicy, to jest mało istotne, czy to jest 24 godziny później, czy to jest godzinę później. Nie, no bo problem polega na tym, że... pojawiła się informacja, że ta wiadomość była zatajana przez 24 godziny i zrzut ścieków do Wisły rozpoczął się 24 godziny wcześniej. Jaka jeszcze na koniec naszej rozmowy, panie radny. Te informacje rzeczywiście nie było bezpośrednio po awarii pierwszej rury, to o tym mówił sam pan prezydent Trzaskowski. Natomiast ale nie było zrzutu po awarii pierwszej rury. Natomiast rzeczywiście, no tak, ale nie było też działań prewencyjnych, żeby powstrzymać ewentualną awarię, a można było się tego domyślać, drugiego kolektora. Nie można było. No jeżeli pan ma profetyczne zdolności, proszę grać w totka. No jeżeli tak właśnie, gdybym był prezydentem miasta stołecznego Warszawy, robiłbym wszystko, żeby przewidzieć wszelkie możliwe awarie w mieście. No, pan się pan, to nie udało. Na szczęście natomiast, pan nie jest, bo natomiast pan twierdzi, że trzeba powiedzieć, klimatu, to pan by chciał, żeby było w Polsce trzeba cieplej. Powiedzieć, że ten rękaw był zacementowany i najprawdopodobniej był zacementowany już wcześniej, ale niezgodnie z planami pierwotnymi tej konstrukcji, bo konstrukcja nie Panowie, wytrzymywała. Zostanie wyjaśniony przez ekspertów. Serdecznie Radosz nad tym pracuje. Rozmowę. Kiedy my się nauczymy, że zgoda buduje, niezgoda rujnuje. Na razie mamy zrujnowane te kolektory w Warszawie. Co będzie dalej? Zobaczymy. Paweł Sawicki, radny miasta stołecznego Warszawy, Koalicja Obywatelska, Filip Frąckowiak, radny miasta stołecznego Warszawy. Prawo bardzo dziękuję jeszcze raz, przepraszam za spóźnienie. Dziękuję panom serdecznie, dziękuję a państwa zachęcam do pozostania z gorącymi pytaniami na antenie telewizji w Polsce.